Okej, okay, dobrze, noob, noob, better, you can... O kurde! Siemane, maneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Happy Wheels, czyli moją i waszą ulubioną grę. Wracamy, jak zawsze zrobimy najlepiej oceniane mapki w tym tygodniu. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Okej, okay, pierwsza mapka na dzisiaj to Throw Yourself. Yourself, when you arrive to the green area, press Z. Ok, czyli kiedy dojedziemy do zielonej are areny, musimy nacisnąć Z. No i nacisnąłem, nie wiem, czy trochę nie za późno. O nie, jednak nie, jednak się udało. Na plus plus. Spróbujmy raz jeszcze, bo jestem ciekaw, co jeszcze można dostać. Ah, this guy are awesome. Ok e, Spróbujmy raz jeszcze. Dobra, jedziemy i gdzie ta zielona arena? Tutaj. Oj, oj, tutaj to, to nie będzie za dobre. O, great. Średnio. Dobra, raz jeszcze spróbujemy. Teraz, teraz będzie pięknie. To już widzę, że jest daleki lot. A, nie, jednak tamten był bardziej daleki. Dobra, fajna mapka, oczywiście. Śmiechu warte, przechodźmy do następnej mapki. Battle Run Pro, czyli coś, co lubię najbardziej w... Chyba w Happy Wheelsach, czyli Battle Runy. Pierwsza niebieska buteleczka to noob, potem hard, potem expert, potem impossible. Nic nie jest impossible. No to faktycznie było noob, to faktycznie nie było hard, to też nie było expert... I to też nie jest impossible. To było tak łatwe, że aż szkoda gadać. Jakby można było ocenić tą mapkę, dałbym jej 0, ponieważ jest tu napisane Pro. Albo może w sumie dałbym 5 za to, że połechtali tutaj mnie, po, sami wiecie czym, i powiedzieli, że jestem profesjonalistą. Bardzo mnie to cieszy. Przechodźmy do kolejnej mapki. Ok, jak jesteśmy już przy Pro, to kolejna mapka Pro. Polo Pro 4. Zobaczymy. No ładnie to wszystko wygląda, aczkolwiek widzę, że będzie. Oj. Że będzie faktycznie. Pro. Gdybym nie uderzył w tom. W bombę, to prawdopodobnie bym wygrał. Nie za fajnie. Dobra, próbujemy raz jeszcze. Żyjemy czy nie żyjemy? Nie żyjemy. To niedobrze, ale spróbujemy, no. Nie wiem, wydaj... Oj 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 oj, oj oj oj, oj Też nie tak. Ale może tak? O, dobra, jest okej. Okay. Wy. Pokonałem. Aj, jaj, to jest trudne. Naprawdę. 80 tysięcy playsów już tutaj ktoś miał i życzy nam dobrego dnia. Po tej mapce wątpię, że kod, jak, jakikolwiek dzień może być dobry. Dobra. Nie mamy nogi, ale plus jest taki, że yy, w tej tutaj naszej lokalizacji pierwszej nie ma już w ogóle. Oj. Nie ma już w ogóle harpunów. Aczkolwiek była bomba, na którą tutaj nadzieliśmy się twarzą, więc raczej nie za fajne przeżycie. No nie udało się. Repę Wam, tak. Te kombinacje tutaj wszystkie wyglądają bardzo fajnie, aczkolwiek są dość ciężkie. Ta mapka jest naprawdę trudna i wątpię. Szczerze zaczynam wątpić, że mi się udają przejść dokładnie. Właśnie między innymi dlatego wątpię, że uda mi się ją przejść. Jak te pierwsze harpuny jeszcze jakoś tam mi się udaje tutaj pokonywać, no to potem już nie jest tak, tak kolorowo. Widzicie, teraz pokonałem trzy harpuny naraz. No i co? I moglibyśmy sobie pomyśleć, no to już będzie łatwe, nie? Bo nie ma tych pierwszych harpunów. Ale to wcale nie jest łatwe i nie zamierza być bardziej łatwe. Cofam swoje słowa. Było fajnie. Chociaż, yy, no uznajmy, to był fart, bo... Od tej bomby to byłem milimetry. Prawie tak. A, nie będę mówił, prawie jak co. No ale trudno. Lećmy dalej. 99% Impossible Mode, czyli coś, co lubimy najbardziej. Ale co tu muszę zrobić? You can do it that. Go, 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 go. Don't listen to Grandma's. Don't listen to. Okej. Okay. Co, co mam tutaj robić? Nie wiem. Aha, muszę chyba wylecieć, tak? O! Jestem w 1% podobno, któremu się to udaje. Za pierwszym razem mi się to udało. Sami to widzieliście. No, powiem wam, że, że śmiesznie. Spróbuję raz jeszcze, żeby zobaczyć, czy to był fart, czy faktycznie każdy to zrobi. Dobra, no, wylatujemy. I teraz, teraz mi się uda. O, nie, teraz mi się nie udało. Dobra, to raz, już mi się nie udało. Zobaczmy kolejny raz. O, kolejny raz mi się nie udało, to więc. No, na trzy razy tylko raz mi się udało. O, teraz mi się udało, ale trochę. Nie w taki sposób jak powinienem wtedy żyłem, i byłem cały, chyba, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy do kolejnej mapki: Puzzle Color Genius. I ta mapka ma bardzo dużo wyświetleń, znaczy bardzo dużo grań. Nie do końca rozumiem o co w niej chodzi. Zielony teraz z, do, zdobędę. I co mi da zielony, że będę mógł przejść dalej i tutaj zdobędę niebieski. A co mi dał niebieski, to że tutaj jest żółty, dobra. Czyli to jest taka mapka na myślenie, tak. Więc nie, nie dla mnie, nie dla mnie. Tutaj po raz kolejny niebieski. Co mi dał... A, niebieski da mi to, że tutaj gdzieś mogę wskoczyć, więc hop, robimy hop i tam będzie fioletowy. Fioletowy otworzy mi kolejne przejście na dwa niebieskie. Get the full version. Okej, okay, tutaj. A, i odblokował nam y, wygraną. Więc okej, okay, całkiem fajne to było. Czy to było takie genius, to nie wiem. Ale no, skoro tak piszą, znaczy, że tak jest. Przechodźmy dalej. Windows XP Simulator. I na razie coś tutaj lata w kółko i prawdopodobnie. O nie, myślałem, że to będzie już koniec mapki. No, bo wiecie, ładowanie. Na przykład ReadMe. OK, przeczytam. Remember, this is demo version for full version. Coś tam. Start. Chrome, Skype, Steam. Nic nie mogę kliknąć. OK. Personal stuff. Porn i passwords. OK. O, tutaj nie mogę wejść, ale na porn też nie mogę wejść. No, całkiem fajnie to wygląda, muszę przyznać. Ale to chyba wszystko, co w tej mapce można zrobić. Chociaż ja bym bardzo do tego pornu chciał tutaj wejść, ale no nie mogę. Nie mogę do pornu, więc przechodzimy do kolejnej mapki. Kill him demo. Ok, i mamy tutaj jakąś taką fajną historyjkę. Nożem go na przykład zabiję. O, nie udało mi się, więc. A nie udało mi się, to już koniec, tak? Czy, czy ja coś tu mogę jeszcze kliknąć? Tak, udało mi się go zabić nożem. Dobra. Spróbujmy jeszcze innymi rzeczami, na przykład taką tutaj. Kataną bym chciał, o, odciąłem głowę, fajnie Tutaj chcę nacisnąć przycisk, coś wybuchnie, o Przepołowiłem go, też fajnie I zostałeś nam pistolet, w głowę, prosto tu w środeczek Dokładnie, no, no śmieszna mapka, śmieszna, lećmy dalej Matrix i muszę przeżyć, to jest nasza Też taka jedna z bardziej ulubionych mapek I udało mi się za pierwszym razem, nie było to wcale takie trudne Lećmy dalej Jet Harpoon Jump i powiem wam tak, yy... Na razie te mapki, które dzisiaj robię, tutaj idą mi bardzo dobrze, chociaż tutaj mi już nogę ułamało i bym cię prosił, panie harpunie, żebyś mnie pan puścił, ale mnie nie puścisz. Okej, okay, czyli to jest to będzie coś naprawdę trudnego, tak mi się wydaje. A little pogo jump. No dobra. Jednak te harpuny łatwo mi się udało ominąć, ale teraz może być trudniej. Chociaż nie, no to tutaj zaczyna się zwykłe pogo. Coś to nie wiem czemu. Wydaje się być jakieś takie. Wy... Znaczy, wydaje się być właśnie niezbyt wysokie. Ale nie mogę tam doskoczyć. Czemu tak się dzieje? Nie mam pojęcia! Nie lubię, jak czegoś nie. O, no! Nie. nie. Nie lubię, jak czegoś nie mogę zrobić. A tam. No, nie mogę tego przeskoczyć, no. Czy to jest jakieś oszukaństwo? Nie wiem, może powinienem wskoczyć na to. O, dobra, jednak, jednak się udało. Więc myślałem, że nie jestem już mistrzem pogo. I w sumie może tak być, bo. No, idzie mi tak bardziej lamusiarsko, bym powiedział. Tak nie za dobrze. I tutaj kolejne wysokie coś. Z tym, że nie dość, że to jest wysokie, to muszę jeszcze trafić tak dobrze. W żółty punkcik. Teraz nie trafiłem po raz kolejny, więc może teraz też nie trafię. No dokładnie, ale teraz już bym chciał na przykład trafić. Ale nie trafię, bo po co? Po co trafiać? O, o, o. Też nie. Dobra, teraz wyszło ładnie. No, i chciałbym już wygrać to. Dobra, wygrałem. Uf, yy, wygrałem. Się nie bałem i wygrałem. W sumie chciałbym tam wskoczyć, ale już mi nie pozwolą. No dobra, całkiem fajne to było. Takie średnie, ale całkiem fajne. Lećmy dalej. Throw yourself 2, czyli graliśmy w poprzedniej mapce na Throw yourself 1. I to było to, co tym takim dziadkiem na motorze jeździliśmy. I trzeba było się wy wyrzucić. Tam to było naprawdę fajne. Tutaj też wydaje się być fajne. O, okej, okay, udało się. Tak jest, udało się. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. No i faktycznie to nie jest za trudne. Ale jestem ciekaw, gdybym się wyrzucił, bo wtedy były tam kolce, nie? Czy tam jak się poleci dalej za tymi kolcami, to czy może coś tam będzie ciekawego? Ale wątpię, że tam się da lepiej. No, to jest naprawdę trudne. Okej, okay, dobrze, Nub Nu better. You can... O kurde. Tutaj można wlecieć i tutaj powinniśmy tędy wygrać. Denis Dacic, nie wiem co to jest. Ale poleciałem naprawdę daleko. Spróbujmy tędy wygrać. Okej, okay, lecę, 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 lecę. No i nie, no. Nie wiem. Chyba nie ma możliwości, żeby to zrobić. Chyba, żebym sterował w locie. No niby mogę sterować w locie i teraz na przykład musiałbym się schylić. No ale, no zobaczcie. To jest bardzo ciężkie. Dobra, lećmy dalej. Wątpię, że to by mi się kiedykolwiek udało. I tak dolatujemy bardzo daleko, więc... Super. Sword Throw Pro. Skoro dzisiaj zrobiliśmy już tyle mapek Pro, to w mapce, w której ja nie, znaczy w mapkach, w których ja nie czuję się jakimś specjalistą, a takimi e, mapkami na pewno są tutaj Sword Throwy. O nie. Bo, no było dobrze. Panie Mieczu, proszę mnie puścić. Proszę mnie puścić, panie Mieczu! Dobra, czy ja mogę z nim też atakować? Mogę, on tam mi nie przeszkadza. No, może troszkę mi przeszkadza. Ale to tylko troszkę. Nie, no było tak ładnie. Zabiłem całą tamtą stronę. No zobaczcie. O! Wygrałem. Nie wiem jak, ale wygrałem. Spróbujmy to zrobić jednak legitnie. Dobra, udało nam się znowu wyczyścić całą tamtą stronę. Ale znowu. O! Pro jestem. Patrzcie, udało mi się. Udało mi się yy, uderzyć pana pro. No i wygrałem. Jednego nie zabiłem na górze, bo nie zdążyłem. Po prostu byłem zbyt pro, żeby zniszczyć wszystkich. Lećmy dalej. WWS -pir. Ale go podeptałem Jejku Patrzcie no i takie mapki są naprawdę fajne Tylko co tu się dzieje czy ja coś tutaj mam robić Nie wiem wątpię Ale no patrzcie no o teraz na przykład on mnie zabił Ale przed chwilą to ja go tak fajnie podeptałem On leciał a ja mu nadepnąłem na głowę O teraz na przykład się położyliśmy Teraz znowu spadliśmy sobie Nie no jak to zrobić tak żeby go złapać tak fajnie Nie wiem o, teraz, patrz, no i tutaj go pokonałem totalnie, tutaj też, no, trzeba się po prostu wybić i tak go walnąć, bum, leżeć, śmieszku. No dobra, nic tutaj więcej zrobić nie można, więc lećmy dalej. Spike Fall 1.0, jak wiecie, bardzo lubimy Spike Fall i czyżby mi się udało za pierwszym razem? Nie, to troszkę za, za bardzo mi się tutaj rozmarzyło, muszę skręcać trochę do przodu, wygrałem... Nie będę nic mówił na temat tego, czy to było fartowne, czy nie. Zrobiłem to. jeśli y, tutaj mówicie, że może byłem jednak lekko farto, farta miałem to, zróbcie to samemu. Wątpię, że wam się uda. Na pewno wam się nie uda. Bo czemu miałoby wam się udać? Lećmy dalej. Molotov throwing Happy Wheels. Czyli mamy mołotowa. Okej. Okay. O, faktycznie. Idealnie trafiłem. Pięknie. Co ja. No, po... no zabiłem. No, spaliłem ją. śmiesznie. Spike Ball Massacre, czyli coś, co już kiedyś robiliśmy. Aczkolwiek, czy na taką skalę jak obecnie. Czy tam były wybuchy? No nie, to było coś innego. Ale ten Spike Ball wygląda naprawdę high quality. High quality. To będzie już ostatnia prawdopodobnie mapka. Czy my te wszystkie auta zepchniemy? Na bardzo biednego pana Andrzejka. No na to wyglądało. Pan że gdzieś tam ugrzą spod autkami, a my lecimy dalej, tutaj wszystkiego Mikołaja, aż, aż mi FPS-y spadają, zobaczcie. Bardzo ciężkie tutaj. Glass break. Go, go, go! No i ja bym chciał taką maszynę w prawdziwym życiu. Okej, okay, no to zagrajmy w pierwszą, która jest średnio ocenania, ale, ale no niech będzie. Rope swing, zrób tak, by zacząć. Okej, okay, no ja wiem czy, czy ty tą mapkę komuś zabrałeś, że myślisz, że ja nie wiem jak robić rope swinga, tylko ja nie mogę złapać nawet tej linii, wiesz? Wiesz, i, i to jest problem, że ja nie mogę tej liny złapać zbytnio. Dobra, pięknie. Nie wiem czemu, ale wszystkie mapki, które Wy mi tutaj dajecie, yy, wydają się być za trudne dla mnie. I w sumie, jeżeli to faktycznie jest Twoja mapka, to wygląda bardzo dobrze. Tylko zastanawiam się, czemu ma takie słabe oceny. Czy to przez to, że ludzie po prostu nie, nie mogą jej zrobić? Bo ja na przykład nie mogę, i, i boję się, że nigdy jej nie zrobię. Więc bab... Nie, to nie babka zrobił, tylko ktoś inny. Więc e, wydaje mi się, że powinieneś bardziej się skupić na robieniu troszkę może łatwiejszych mapek. Dobra, e, to tyle. Lecimy dalej. Czemu wy wszystkie te mapki takie trudne mi dajecie? Tutaj chamsky. No dobra, chamsky. Go, Manoek PS, jestem twoim fanem. Dzięki. Ja twoim też chamsky. Nie wiem, jak, czym, kim powinienem zrobić tą mapkę. E, raczej... A, to Spikefall jest. No dobra, czyli już wiemy, kim mamy zrobić Spikefall. Ale równie dobrze możemy spróbować zrobić Spikefalla tym oto panem. Kto nam zabroni? Prawdopodobnie spike. Dobra, zróbmy to tym, kim trzeba. No i zobaczmy. Na razie jestem. O kurde, to jest taki mały Spikefall I tutaj trzeba powoli. Lazy noob, mano. O kurde, czy tam było coś tam waliłem? Czy tam było się maneczko? Nie wiem. Lepszy noob, pro noob, dobrze mówiłem. pol. Nie, to jest nie do zrobienia. No przykro mi, to, to, to jest nie do zrobienia, patrzcie. To bym musiał tak nie wiem co. O tutaj na przykład. O, dobra, lecę i teraz b, teraz mi się udało. O, haker, co? Czemu to zrobiłeś, że tutaj na dole też są? To jest oszustwo trochę, no. To jest trochę oszustwo. Uznajmy, że wygrałem. Dobra ludzie, koniec. to już wszystko z happy wheelsów. Ja bawiłem się jak zawsze, bardzo dobrze. Zachęcam was jak zawsze do robienia mapek. Dla mnie wiem, że y, nie gram, ale niedługo pojawi się odcinek tylko z mapek od widzów, więc macie teraz motywację. Yy, I co jeszcze? To wszystko, jeżeli wam się spodobało, no to zostawcie łapkę, jeżeli wam się nie spodobało, no to zostawcie łapkę w dół. Jeżeli wam ja się spodobało, no zostawcie suba i dzwoneczek na kanale, a będzie wszystko fajnie. No i się to wszystko, trzymajcie się. Papa. Pa.